Ostatnio mówiłam o cenach działek położonych na terenie Mazur. Dzisiaj skupię się na południowo-wschodnim krańcu Polski. Nieruchomości bez wątpliwości, Ewelina Wójciak. Czas na Bieszczady. Powiat Bieszczadzki obejmuje najdalej wysunięty na południowy wschód skrawek Polski. Składa się z trzech gmin: Ustrzyki Dolne, Lutowiska, Czarna. Zaliczany jest do najpiękniejszych regionów Podkarpacia. Wyróżnia się na tle pozostałych obszarów dzięki wszechobecnej przyrodzie. Charakterystyczne krajobrazy z bieszczadzkimi połoninami czynią z niego jeden z najoryginalniejszych górskich zakątków naszego kraju. Działka budowlana w cenie 20 zł za metr kwadratowy brzmi absurdalnie. W Bieszczadach nie. Za działkę budowlaną na terenie gmin powiatu bieszczadzkiego zapłacicie średnio około 35 zł za metr kwadratowy. Działkę rolną kupicie od złotówki za metr kwadratowy, a nawet taniej. Cena zależy oczywiście od lokalizacji. Im bliżej głównych ośrodków turystycznych, tym zdecydowanie drożej. Przykładowo w Cisnej za działkę budowlaną zapłacicie średnio około 70-80 zł za metr kwadratowy. Działka rolna kosztuje około 10 zł za metr kwadrat. Oczywiście cena uzależniona jest nie tylko od lokalizacji, ale również od pozostałych czynników: kształtu działki, powierzchni, dostępności do drogi, do infrastruktury technicznej i wiele, wiele innych. Pomimo stosunkowo dużej podaży, zakup działki budowlanej na terenie Bieszczad nie należy do najłatwiejszych. Wzrost ruchu turystycznego sprawił, że właściciele nieruchomości niejednokrotnie mają wygórowane oczekiwania. Przed zakupem działki warto przeanalizować jej możliwości inwestycyjne. Pamiętajmy, że na terenie Bieszczad obowiązuje szereg obostrzeń inwestycyjnych i nie na każdej działce wybudujemy pensjonat. Bieszczady to nie tylko park narodowy, ale również obszary chronionego krajobrazu, obszary Natury 2000 i liczne rezerwaty. Link do mapy obszarów chronionych znajdziecie w opisie. Ku przestrodze dodam, że Śmiałek, który próbował zabudować grunt w obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego, swoją już częściowo zrealizowaną inwestycję zakończył w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Pamiętajmy, że na terenie Parku Narodowego czy też Rezerwatu Przyrody niedopuszczalny jest żaden rodzaj zabudowy, który nie służy celom Parku Narodowego czy też Rezerwatu Przyrody. Warto również pamiętać, że specjalną ochroną przed wpływem działalności człowieka jest obszar tzw. otuliny parku. Dlatego jeżeli planujecie zakup działki na terenie Bieszczad, sprawdźcie, czy nie leży ona w bezpośrednim sąsiedztwie parku narodowego lub w innym obszarze chronionym, a jeżeli tak, to sprawdźcie, jakie są możliwości jej zabudowy. Czasem okazyjna cena może oznaczać obostrzenia budowlane. Co ważne, Bieszczady charakteryzuje spójność cenowa. Co to oznacza? W głównych ośrodkach turystycznych obserwujemy zbieżność cenową, podobnie zresztą jak w obszarach bardziej dziewiczych. Reasumując, za 100 tysięcy złotych jesteście w stanie kupić fajną działkę budowlaną o powierzchni około 12-15 arów. Mówiąc fajna, mam na myśli działkę kształtną, z pozwoleniem na budowę, z dostępem do drogi, dostępem do infrastruktury i oczywiście położoną w granicach miejscowości turystycznej. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o Bieszczadach, zachęcam do przeczytania książki Łukasza Bajda. Bieszczady to co najważniejsze.